Tak jest. Nadszedł ten moment. Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i to jest pierwszy pack opening w FIFA 19. Wyszły niesamowite karty. Alisson, Keita, Nainggolan. Jednak oczywiście największą nagrodą jest tutaj Gonzalo też nie byłby zły, jednak oczywiście Cristiano Ronaldo, karta, nie muszę o tym mówić, prawda? Jestem już w sklepie, mamy paczki promocyjne, 5 paczek piłkarzy Electrum Premium. Zobaczmy jednak, jakie są szanse na trafienie karty Once to Watch. No takie są jak w paczkach za 15 tysięcy, mniej niż 1%. Wygląda to okropnie, ale hej, jakoś muszę budować tutaj swój budżet, więc rozpocznijmy od paczek Electrum Premium. Jak one wyglądają? Bo to nie są Prime, to są Electrum. Ja po Electrum Prime, właściwie ja już nie pamiętam. Czekajcie! Nie, ja nic nie trafiłem, są ekrany. Portugalia, bramkarz i to jest Patricio. Kurde, sorry, bo ja myślałem, że już trafiłem jakąś dobrą kartę, bo taki ładny kolor paczki był. Nie no, sorry, za bardzo się podjarałem. Morany, to są takie paczki. No niby mamy tutaj rzadkich złotych. No tak, dobra. Wiecie co, no może najpierw otwórzmy te za 300. No to szanse są takie same, więc... 1%, mniej niż, to nawet nie jest 1%, to jest mniej niż 1%, to jest straszne i... Dobra, już rozumiem, jak to działa, ale znów mamy ekrany, to jest... Nie mówcie, że znów. Chciałbym wiedzieć, jaka jest szansa na coś takiego. Jak znów trafię Patricio, znaczy podobno jest dobry z tego, co słyszałem, więc nie wybrzydzam, jednak chodzi o sam fakt. Okej, zwykłe, złote podświetlenie, teraz nawet bez ekranów, jest to tylko Alan, ale on dużo kosztuje. No, kosztował trochę więcej, ale pewnie z 8, no 6, 7 tysięcy za niego dostanę. Zatrzymam, bo myślę, że te ceny pójdą trochę do góry. Dobra, są chociaż ekrany. Hiszpania, bramkarz i jest to Kepa! Czyli kolejna karta na pewno coś warto, no bo Hiszpania, Chelsea, Premier League. Dodatna, czemu on nie ma karty One to Watch? Wytłumaczcie mi. Chcę zobaczyć to piękne nowe podświetlenie. Nadal tylko kolor złoty, oczywiście. Roussillon, też dobry piłkarz. No i jeszcze Hazard w paczce, kurde, rozkręcam się. Plus jest taki, że ja nie trafiam słabych graczy, jednak... Wiecie, mi zależy na wartości. Och, już tylko 6 paczek za 15 tysięcy zostało. Tak tylko przypomnę, jeśli nie oglądaliście mnie w trakcie FIFA 18, to właśnie w takiej paczce trafiłem Cristiano Ronaldo, więc warto je otwierać. Albo i nie. Jesteśmy na półmetku, oczywiście nie półmetku pack openingu, tylko tych paczek specjalnych. Trochę mnie to wkurza, że na początku jest ta piękna turkusowa barwa, ale to jest Argentyna i to jest, proszę państwa, Icardi! Tak jest! Pierwszy walkout! Słuchajcie, ja wiem, że mi pisaliście wczoraj, jak rozpoznać walkout, jednak ja nie zwracam na to uwagi, żeby mieć chyba taką większą niespodziankę. Wiecie, na pewno kosztuje te 30 tysięcy napastnik Interu, więc super! To jest mój rok, to jest mój rok, ja to po prostu czuję, może ktoś jeszcze dobry w tym, wiem, że ja taki zawsze pazerny jestem, jednak ile kosztujesz wspaniały no więcej niż 30 tysięcy, super. Z tego co czytałem, to walkout jest wtedy, kiedy trochę na szaro się zaświeci to logo EA na początku, naprawdę mówiąc, no nie wiem, bo może teraz to się zmieniło przez to, że mamy karty Once to Watch. Oj, Van Aken. Nieważne kiedy są walkouty, ja tam lubię niespodzianki. I 3 ostatnie paczki. No dobra, ten Icardi mnie tak trochę, wiecie... No, nakręcił, nie ukrywam. I to może być ktoś znów dobry, tym razem Niemcy, bramkarz, ale jest to Leno. 84, super. Naprawdę, to jest dobry pack opening. Przed nami ostatnia duża złota paczka premium. To jest to. To jest moment, w którym trafiamy kartę Once to Sell, probably. Dobra, wracamy do paczek piłkarzy Electrum Premium, o ile one nie są jakieś przebojowe, tak jednak lepiej chyba otwierać je niż te za 7,5 tysiąca. No więcej ciekawszych kart tutaj jest i po raz kolejny jest to rzadka karta. No musiałbym mieć wybitnego pecha, by nie trafić tutaj rzadkiej złotej karty. Tym razem Francja, bramkarz i Mandanda, 83. No i wszystkie paczki specjalne zniknęły. Tutaj szanse na trafienie karty Once to Watch są takie same niby, ale no nie wiem, jak to działa. Dobra, 9000 jeszcze mam punktów do wydania, więc to będzie trochę żmudne, ale liczę na to, że jeszcze coś trafię. O, Aurier, on też na pewno jest coś warty. 5000, spoko. Tak jest, Kondogbia. Przepraszam, że przewinąłem, ale jak widzę, że nie ma ekranów, to też nie widzę sensu w oglądaniu tych animacji. 25 tysięcy za kartę. Nawet więcej.
Około 30 za niego dostanę, więc jest to kolejny kapitalny traf. No, dzisiaj zarabiam na środkowych pomocnikach, bo i dwa razy Alan, i teraz Kondogbia. No, są więcej warci niż Icardi. Naprawdę super traf, bo też sama karta jest niesamowita. A teraz, no już trochę gorzej. Znaczy, czy ja wiem? Proszę Państwa, legenda Liverpoolu. Ale tak sobie... Oj, aż mi się pad rozładował. W takim momencie, w momencie, kiedy nic nie trafiam. SPD Barrios. I są ekrany, proszę Państwa. Tak się trochę zagapiłem. Może Harry Kane'a, może tylko... Pickford. No ale właściwie Anglik z Premier League może jest coś warty. Nie. Ale dobrze, doczekałem się pierwszych ekranów w paczce za 150 FIFA Points, więc mam nadzieję, że teraz to już pójdzie z górki. Ja specjalnie mam ujemny bilans, by po prostu trafiać lepsze karty. To nie dlatego, że nie potrafiłem wygrać tutaj meczu. Nie. Nie. Mam. Uuu, Alessandrini, to fajny traf. Szkoda, że wiele nie kosztuje. No wreszcie mamy coś lepszego. Barca li oceniony na 84, no jako, że nie zwracam uwagi na to, czy jest walkout, czy nie, to troszkę liczyłem na Kieliniego, nie ukrywam, ale i tak na pewno z 5000 dostanę. 89 obrony on ma, karta oceniona na 84. Kurczę, będzie trzeba nim zagrać, mam nadzieję, że Barca... No proszę. Aha, 7000. Ale cóż, było chociaż 84, szansa na trafienie takiego piłkarza to 4,6%, więc dosyć mało, prawie jakbym w Totka wygrał. Mamy ekrany. Lubię te słowa. Bramkarz. Loris! Tak jest i proszę Państwa, jest to najlepsza karta dzisiaj. 88 w paczce wartej 7500 monet. Cudownie. Widziałem na streamie Uniteda, że broni on naprawdę nieźle. W końcu ma takie statystyki, że się nie dziwię i mam nadzieję, że Hugo trochę kosztuje. Kurczę, myślałem, że jednak to te 80 tysięcy, ale... No nie 23, ja chcę 50. Mam nadzieję, że wycisnę za niego 50 tysięcy i chyba tak też będzie. Cudownie. No dobra, Icardi, Loris, jeszcze na dodatek Kondogbia, Alan, to więcej niż 100 tysięcy będę miał z tego paka openingu. Jak na jeszcze niecałe 12 tysięcy, 13 tysięcy FIFA Points, tak no nawet chyba. Uhuhu, znaczy to tylko wybór piłkarza, ale zawsze mnie to jakoś jara. Po prostu to, że mamy wybór. Antonio! Słuchajcie, robimy tak, otwieram trzy ostatnie paczki za FIFA Points, bo prawdę mówiąc wolę sobie zostawić te punkty na to, jak wrócą po prostu paczki specjalne, może pojawią się jakieś Prime, może nawet za 50 tysięcy, kto wie, i na samo zakończenie zrobię jeszcze SBCO paczkę za 50 tysięcy, jeśli będę mógł, po prostu wiecie, jakieś SBC, żeby odrobinę lepszą paczką zakończyć, bo coś czuję, że swoje szczęście już na dzisiaj wykorzystałem, no nie ukrywam, że jestem zadowolony, bo jednak Loris i tutaj jeszcze proszę, jedna złota paczka, a za darmo to ja zawsze biorę. No nie było aż takiej tragedii, coś tam zarobiłem, ale zakończmy jeszcze jakimś pozytywnym akcentem. Staram się zwracać uwagę właśnie na to podświetlenie, ale było zwykłe. Więc o proszę, a jednak są ekrany, ale to raczej nie będzie walkout z tego co się orientuję. Jest to bardzo fajna karta, Bruno Fernandes. Też chyba trzeba nim zagrać, bo jeśli dobrze pamiętam ma 4 gwiazdki sztuczek, taki mini Rui Costa. Zauważyłem, że mamy tutaj jedną bardzo fajną paczkę. Ten Aubameyang mnie nie interesuje. Mnie interesuje paczka dwóch piłkarzy z Champions League. Tam dwóch czy jeden, jest nieważne, po prostu chcę dostać tego piłkarza. Może Salah, kto wie, wszystko jest możliwe. No i cyk, to zadanie nie było naprawdę trudne. Jak widzicie, można je zrobić w taki sposób. Jako, że trochę tych paczek otworzyłem, to akurat wszystko miałem w zespole, to mnie bardzo cieszy. No i teraz pytanie brzmi, jakich dwóch piłkarzy z Ligi Mistrzów trafię? Oczywiście też nie ma co się napalać, bo tych piłkarzy jest mnóstwo. Każdy zespół będący w płycie biorący udział w Lidze Mistrzów ma całą drużynę właśnie złożoną z takich kart, ale kto wie? Serio, w takim momencie? Ja nic nie chcę, no przecież... Dziękuję EA za zabicie klimatu. Naprawdę, no... Ale... Co tu się stało? Dobra, zrobiłem chociaż jedno SBC o złotą paczkę piłkarzy Prime. Wrzucam tutaj tego z Ligi Mistrzów, bo doskonale wiem, że nie mam zamiaru nim grać, a te karty nie zwiększają swojej oceny ogólnej, więc po co mi on? W razie czego na następny pack opening przygotuję więcej paczek za SBC, jakby po prostu nic ciekawego nie było w sklepie. Jednak gdzie jest ta fajna? Złota paczka piłkarzy Prime, same złote karty, aż 6 rzadkich. Jedna z moich ulubionych, bo tutaj naprawdę trafiałem niezłych graczy w FIFA 18 i zobaczmy, czy ta pasa będzie kontynuowana w tym roku.
Może tak. Ivan Perisic? No nie, to jest Mandzukic, ale ocen na 84, więc tak. No słuchajcie, na dzisiaj jest to tyle. Mój klub trochę się wzbogacił. Jest Loris, Icardi, Leno, Barzagli, Mandzukic, Patricio. No i jeszcze kilka dosyć wysoko ocenionych kart. Niestety nie zobaczyliśmy karty Once to Watch, no ale w końcu szansa na trafienie jej wynosi mniej niż 1%, co naprawdę daje do myślenia. Myślę, że otworzę jeszcze raz paczki, ale to już w przyszłym tygodniu. Może będę nagrywał kilka dni, żeby, wiecie, zebrać kilka takich porządnych. No zobaczymy, na pewno zrobię też kilka SBC. Jeśli otwieraliście, to dajcie znać w komentarzach, co wy najlepszego trafiliście. A ja będę szukał dalej. Życzę wam miłego dnia, do zobaczenia. Cześć!